dobry, a może nawet bardziej dobry wieczór. Zdecydowałem się nagrać ten odcinek wieczorem, w nocy, dlatego że w Izraelu, w czasach Jezusa, spożywano najważniejszy posiłek dnia wieczorem. Jeśli był to posiłek świąteczny, to spożywano go czasami nawet późno w nocy. Takim posiłkiem była Pascha. Pascha, która miała z jednej strony być przypomnieniem tego, co zrobił Bóg, czego dokonał w historii ludu izraelskiego, z drugiej strony miała być uobecnieniem Bożego działania w historii, tego, że Bóg ratuje także dzisiaj. I na Wielki Czwartek są wyznaczone słowa z Psalmu 111, które dobrze do tego nawiązują. Pamiętnymi uczynił cuda swoje. Łaskawy i litościwy jest Pan. Pascha była świętem, w trakcie którego każdy Izraelita miał sobie przypomnieć o tym, że Bóg ratuje także dzisiaj. Pascha była przypomnieniem początku. W Wielki Czwartek przypominamy sobie także początek, Wieczerzę Pańską, która rozpoczęła okres oczekiwania na spożywanie tej wieczerzy w niebie, zobaczenie w pełni tego, co rozpoczęło się od przyjścia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wieczerza Pańska, pierwsza wieczerza, przełamywała tradycje paschalne, dlatego że Jezus nie był głową domu. Apostołowie nie byli z Nim spokrewnieni. Ewangeliści nie mówią nam wprost o tym, czy na tej wieczerzy były w ogóle obecne kobiety albo dzieci, co było zwyczajem paschalnym. Jezus tworzy nową wspólnotę. Wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego. Wspólnotę, w której Kościół z biegiem czasu odkrywa, że niezależnie od narodowości, pochodzenia, od różnych stereotypów, uprzedzeń, przy tym Bożym stole jest miejsce dla każdego. Każde świętowanie Wieczerzy Pańskiej jest naznaczone tymczasowością, fragmentarycznością, oczekiwaniem. W obecnym czasie doświadczamy tego dużo mocniej. Dużo mocniej doświadczamy wyobcowania, fragmentaryczności, oczekiwania na to, że będziemy mogli kiedyś, prędzej czy później powrócić do normalnego rytmu życia. I ten czas, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się, idąc za sugestiami naszego Kościoła, utrzymywać post eucharystyczny, czy też świętować wieczerzę w domu, jedno i drugie rozwiązanie daje nam odczuć tymczasowość. Tymczasowość, bo przy tym stole, niezależnie czy świętujemy go, będziemy go świętować w przyszłości w parafii, choćby dużej parafii, wiemy, że wielu ludzi nie może się w tym momencie przy tym stole zmieścić. Że dopiero kiedyś w przyszłości będziemy mogli w pełni doświadczyć tego, co to znaczy, że Jezus Chrystus sam jest gospodarzem, że On zaprasza do tego stołu. A dzisiaj możemy szczególnie zwrócić uwagę na to, że to Bóg jest tym, który dokonuje cudów. To On posłał Jezusa. To On dzisiaj jest łaskawy dla każdego i każdej z nas. I dzisiaj możemy upewnić się, że Jego wola wobec Ciebie i wobec mnie, wobec nas jest dobra. Po prostu w tym, że łaskawy i litościwy jest Pan. I tego Tobie i sobie życzę w tym dzisiejszym dniu, żebyśmy tego mogli doświadczyć, żebyśmy mogli to odkrywać i odkryć.